Hej, witam was serdecznie, to jest Betaron i czemu nie ma dźwięku? Nie jest w menu. Tak, i witam was serdecznie w następnym naszym ulubionym menu gry całym i w ogóle. Tak, bo wybieramy sobie nową kampanię. Kroniki, drugi ten będzie się opierał właśnie Kroniki Mrocznych Pomiotów, czyli to jest mniej więcej chyba będzie tylko pokazane, tak mi się wydaje, z tego co gdzieś tam na zdjęciach widziałam. To będzie tak, kampania Mrocznymi Pomiotami, czyli będziemy po drugiej stronie barykady tymi złymi, ale czy faktycznie oni są źli? To się przekonamy za chwilę. Ja jestem też ciekawa, nie widziałam tej kampanii. Ona chyba taka za długa nie jest. Godzinę coś chyba. Godzinę coś chyba trwa. Zobaczymy. To jest jako druga gdzieś tam rekomendowana zaraz po Pieśni Liliany. Zastanawiam się to, czy faktycznie tu też nie będzie tego żadnych polskich, nie wiem, napisów chociażby. Zobaczymy. Tak mi się wydaje, że akurat tu będzie się to łączyć. Łączyć z tą końcówką gry głównego wątku. Będziemy pewnie w Denerim, będziemy tam tymi pomiotami sobie grać. I pewnie będziemy pomagać temu arcydemonowi. Tak, arcydemonowi. No nic, włączę. Ciekawe mnie, czy są napisy polskie chociażby. Potem raczej z przedniej straży, tak, będą napisy przynajmniej. Mam nadzieję, że mojego weblania coś tam rozumieliście przy pieśni Leylany. Dobrze, filmik jest. Hordy Mlecznych Pomiotów na Wielkie Miasto Denerim, no to już wiemy. Jesteś hurlokiem, przewodnim stada, spragnionym krwi, urodzonym, by dowodzić. Tak, właśnie. Będziemy sobie grać jako on. Zwerbuj sługę, przewodniku. Pomóż ogrowi. Zabij obrońców. No, mamy. Dobrze, jest po polskiemu. Ma być wojownik. Halo, cześć. Ale ja cię klikusiam i co jest? Zdejmuj bramy. W mrocznym awangardzie hordy mrocznych pomiotów szturmujących Denerim. Użyjasz mnie, aby zwerbować inne pomioty do swojego ciała. Czy to jest ujarzmienie? Yes, sir, it's ujarzmienie. Chodź tu, gnojku. Ale żeśmy go zakrzykli. Nie pyskuj, tylko chodź za mną. Boże, typowo jak... Kurde. Brzmi typowo jak ten. Oś. Brzmi typowo jak, kurde, gdzieś na zgule albo coś z tych. Oh no, nasi bracia. Siostry jadowe. No ciekawe, ciekawe. Bardzo ciekawe. Bardzo mnie to ciekawi. Chodźcie, ludziki niedobre. Co on tu ma jeszcze za umiejętności? Aha. Pieseł. I człowiek. No ciekawe, ciekawe. Mnie to ciekawie. Chwilę powłączajmy sobie, nasze, wesołe. Ciekawe, czy będzie jedna opcja, że będziemy mogli tych naszych własnych genów zgadza się, ale z czym się zgadza? Oj, żeś w życiu możemy jeszcze jakiś wesołków sobie do genów zgadza się. Aha, za zabicie? Czy to... Aha, tego mamy zwerować. Mogę zwerować? Mogę? Ciebie? Oh yeah! Mogę! Świetne! Będziemy każdego z drużyny.
Nie, Kośniku, zostaw moje pomiotki. Genos się zgadza. Co, jakiś romans będzie z tym Genlokiem? O Jezus Maryja. Genlokiem romans, tak? Co kurde ci się marzy? Będę buzi, co? Uj. Chodź tu. Masakra. Kto to jeszcze mnie to pierze? Że jeszcze jakiego wysyłka sobie przygarniemy. Nie musiałam trafić nawet. O, jak milutko. Kto jeszcze chętny jest do mnie się chce przykleić? Dobra, mamy każdego z innej parafii. Tak. Mamy ogra. Mamy Genloka i mamy Hurloka. Boziu, kto te nazwy robił? Kłady mamy. Kłady. Maczne kłady. Strzała ognista. Poprze kłady. Spoko. Tam jeszcze coś jest. Chyba, że faktycznie muszę danych tych... Albo nie, to muszę zniszczyć akurat. Jak barykady sobie przygarnij, no po prostu. I płuc barykady. Oh, shiz. Dajcie tych ludzi. Na pożarcie. No, pięknie sobie radzimy. Moi drodzy. Moi drodzy. Boże, kto zabrzmiał. A już? Ale ja i tak muszę zniszczyć tę barykadę. Was to nie interesuje w ogóle. Dobra. Mamy cię to. Sobie może powiemy o śmierci. Co wiemy o śmierci? Pokażmy im. Nie, bo... A kto wy jesteście? Arhoul? What? Arhoul? Przecież Arhoul zginął z mojej ręki, znaczy z naszej. Kautryna też. Kautryna. No ciekawe, ciekawe. To jest, co by było, gdyby oni żyli. Ich dopadły mroczne pomioty, chłe, czyli my. Ej, drugi raz ich zabijemy. Duchy przeszłości przyszły. Jest obronny, jest taki mocny? Czy to jest mój pies? Mój gizmo, biedny? Wow. Ej, ale nie rzucajcie mnie do ognia. Jejku. Ktoś dostał, ja też zaraz dostanę. Może rzuciłabym sobie tak łaski swojej, ten... Do leczenia coś. Znaczy nie, nie chcę te, to prędzej bym może... Także trzeba się rzucić, kurde. Kama, co z nas za mroczne pomioty? Takie marne. Aha, jednego nam już za... Poważnie. Mieszkańcy Fereldenu. O, jak mi przykro, że wy nie żyjecie. Chodź tu. Ja cię potrzebować. O kurde, zniknął mi. Ale ho. Śmieszne jeszcze tu są. Dobra, daliście sobie radę. Może weźcie się, stańcie i poleczcie się. A ty chyba przez drzwi nie przejdziesz, gościu. Gościu ogrze. To w ogóle mamy za zadanie dalszym... zdobyłeś bramy Denerim. Ruszaj na wschód, aby zająć rynek. Czyli tu chyba. Pewnie tak. Rynek? Tak, dzielnica targowana. Nie jedziemy po kolei tak, żeśmy my to robili. W głównej wątku. Tak jest, arcy.
Bo mamy Emona. Tu się wysadzili. A musimy iść pewnie tak, jak nam pokazuje. What? Say what? Say what? What the... What? Co to było? Co to kurde było? Chodź tu brzeszczaczu. Ale jak to mnie tak zaciukali? Nie mogę grabić swojego ogra. Genlokajat. No nie mogę, no patrzcie. Znikł. Kamuflaż. Dobrze wiem, że ten... Chyba to tak miało być. I zaś zginąłaś. Aha, bo to ten... Strażnik balisty mnie... balistował. Hehe. Pana Tigana. Panie Tiganie. O, chodźcie, matki... Perpetua. Ty? Zgniecę wszyscy Sir Pet. O, Sir Pet tu też jest. O, jacie. O, jacie. Chodź tu, Pet. Chodź tu, Sirze. Pechowy. Uuu. Sir Pet. No, ciekawe, ciekawe. Pewnie będziemy mogli wszystkich tych naszych załatwić. Chodź tu! Chodź tu, jak wszyscy, to wszyscy. Zabierz 4 na 10 cywilów. Gin! Aha, ja tam nie mogę tam. Tak mi przykro, że nie mogę was tam dopaść. Zapiszę sobie, co jest w ogóle. Pamiętam, jakby tak powiedział, rynek. Dobra, rynek, widzę. A, trzeba było nie wychodzić z chałupy gdziekolwiek, jakiejkolwiek. O, biedni mieszkańcy. A ty to kto jesteś? Kusznik. Ciekawe, czy to będzie taki w stylu... Okej, to macie alternatywne zakończenie. Co by się stało, jakby akurat mroczne pomioty pokonały wszystkich w Denarii? Pewnie oto Kaman w tym dodatku. 20 kolb, z którym nie wiem co z... Jejku, nawet mnie nie rozciągnęcie, proszę was. Czarodziejka kręgu. Dobrze, nie czarodziejka z księżyca. A to tak, wiecie. No fajne, fajne pomysł, powiem wam. O, wszyscy się zgadzają. Wszyscy mi serduszka dają. Czy wy zadowoleni jesteście? Lirium, normalka. Środki alchemiczne. I resztę jakichś rzeczy do... O, ma barki. Ogar ma bari, no. Będziemy siać. Zresztą zgadza się. A przepraszam, czy oni mają to pod dołem serduszka? Wzgarda. Ten ma więcej. Wzgarda. Ps. Miała być miłość, a nie wzgarda. Co wy, kurde? Chodź tu, kapłan. Kapłanku. 6 na 10 cywili. Kłamią się bez broni mieszkańcy, odbierz im życie. Ha, ha, ha. 4 jeszcze. Jedne dużyczki biegają sobie po Denerii i szukają. I czekają ich coś złego. O, tu jest. Chodź tu. Niewinny człowieku, chodź tu. Ja cię... No dobra, nie zjadłam cię, ale... Moi koledzy...
ktoś się znajduje? Jakaś biedna duszyczka błąkająca się? Tam ktoś jest. Tędy nie mogę niestety przejść. Come on, biedna duszyczko, chodź tu. Ty nie jesteś biedna duszyczka. O, piesku. Tak mi przykro. Ale źle się to dla ciebie skończy. Ale tam była pika, biedna duszyczka. Biedna smaczna duszyczka. Ci kurde odwala znowu. O, tu jeszcze ktoś biegnie. Chodź tu! Weźcie go tamtego i ja sobie tego wezmę. I ciarko. Jeszcze ktoś się błąkał. 8, 9, 10, 3. Jak będę kurde chłazić i polować na nich. No bo tamtą stronę tam już jest Bantigan. Swoją świtą, a... Biedne duszyczki, gdzie wy się znajdujecie? O, tu. Chodź tu. Czy to się liczy jako nasz kill, czy to się nie liczy? To się nie liczy chyba. Dlaczego? Ej, dajcie mi jakieś biedne duszyczki. Jedzenia. Tu ktoś jest. Ale to też... Nie, to jest. Chodź tu. Nie ma, proszę. 8, 9, 10, jeszcze dwóch. Hello, biedne duszyczki Denerin. Gdzie się chowacie? Nie, tu raczej nie bardzo, żeby się chować. Do budynków oni nie wchodzą, nie umieją. Mroczne pomioty nie umieją otwierać drzwi. Dobra, wiecie co, bo tak to ja sobie mogę biegać tam i z powrotem. Tam się ktoś leje. O, tam ktoś biegnie. Chodź tu, bezbronna duszyczko moja. Chodź, nie klękaj. Ej, nie, come on. Killa mi za Kosidi. W ogóle to jest ogólnie na tym? Tak, na denerskim rynku, więc to musi być w tej miejscówce. Dobra, jeszcze jedną duszyczkę. Jeszcze jedną biedną duszyczkę poproszę. A pójdę dopaść pana Titana. Kurde mać. O, jest. Chodź tu, biedna duszyczko, która płoniesz. I co, jest? Tak, jest. Aha, nową jakąś umiejętność chyba mam. Za to zadanie. No spoko. Premia do siły. Okej, jedziemy. Jademy z tym koksem ludziska. Urlok się zgadza i daje serduszko i Bantigan dostaje po brzuszku. Po czym? Landry. Czy ten Sir Landry, Sir Pranie nie jestem? Myśmy go nie pokonali? Tak jakoś mi się wydaje. Chodź, panie Tiganie. No i nic ci to nie da. Co ci to da? Co ci to da? Nic ci to nie da. Brzeszkot zgadza się. Daję mi tu 10 do serduszek. Dobra, zajmijmy się. Znaczy, zajmijmy się. Tarcza Red Krew. Red Krew. A mogę nosić tarczę Red Krew? Okej, kurde, wywiesiłem, musiałam kawałek gry robić do tyłu. Dobrze, nie aż tak bardzo do tyłu, więc to spoko. No weźcie go. Wstać bramę. Bum, bum. Apel, zmuś go do zniszczenia.
Aha, czy pewnie go mam zwerbować? A jak ja go mam zmusić? Czy mogę któregoś pana wyrzucić? Któregoś pana wyrzucić? No dobra, ja bym chciała cię wyrzucić. No jakiego mam ten? Wow, będzie po prostu... Do trzech sług, jeśli sługa cię czymś rozczaruje. Jego egzekucji. Na go z posiadanych sług, ale co? Aha, mam pewnie na niego nakrzyczeć. Czekajcie, spróbuję. Tak, chcę. Bardzo miła opcja. A ciebie potrzebuję. Dobra. Ciekawe rozwiązanie. Jesteś zbędny, spadaj. Pa, kiedy cię było. Dobra, ale ty coś miałeś tam. Ale którą bramę? Aha, gdzieś tam, dobra. Chodź ta. Idziemy ze wskaźnikiem. Aha, tamtą bramę, do obcowiska chodzi, no tak. No tak. Logiczne. O, pijak wyszedł się pobić. Aha, bo to jest kurde łucznik. Ja to robię. Co ja to robię? No co ja to robię? Ej, wy pijoki. To mi tam nie zabicie tego. Gościa opowiedziałem. Tak, zabili mi jednego. Kto go leje tam? Nie. No, jego. Wow, ciekawe czy mi go nie ten. Wow, po prostu. Po prostu gro. Dobra, przeżyje, musi przeżyć, nie ma. Jak teraz by mi się przydał. O, wino ktoś miał, o. Wina dajcie, a jak nie, to spadajcie. Weźcie to wysać. Aha, mamy go pewnie bronić. Przewodniku, zniszcz ich. Ja to nie, tam nie ma takiego głosu, bardziej taki... Zniszcz ich. Nie, też nie taki głos, ale... No wiecie, taki w stylu demonicznym i takim wesołkowa, a nie wesołkowatym, Boziu drogi. Kogo wy tam macie? Rycerza. O kurde. O kurde, ma skilla włączonego. I kuśnego. A nas jest dwóch tylko. Wrzeszczać. A tu kurde, od tyłu mnie ktoś chce. Dobra. Stój. A ty w ogóle jesteś ze mną? Coś ty jesteś? Chodź o tu. Już otworzyłeś? Nie, to jest inny jakiś ten. Okej. Okay. Aha, bo te niebieskie to nie są ze mną. On nie... Ich można chyba zwerbować jeszcze. Ja mózgu. Żeby włączył boosta im. Czekajcie, zaraz się nimi zajmę. A już, koniec! O, tak mi przykro. Tak, tu jeszcze mamy kogoś. O, aha, to jest ona z nami, jest dobra. Miss Wade? O, Ziza. Ziza, Miss Wade jest ten. A czemu on się z wyparował?
Wow. Wyparała gościu, kurde, po prostu. Był i zniknął, jednym słowem. Co mam zrobić? Pod broni. I co ja mam zniszczyć? Aha. Ktoś tam... Aha, pod... Ten. Zabij uzdrowiciela. Mieliśmy im zniszczyć te bronie ich. Aha, bo to bronie od Wade'a były. On jest przecież kowalem. Dobra, mamy zabić uzdrowiciela. O, wysadził nam. Tylko tak... Kalen? Komtur Gregor. Win! Witamy, witamy. I kurde, chyba żegnamy się z życiem. No, tak mi się wydawało, że też będzie opcja taka. Taka wesoła. No weźcie pomioty moje, dajcie czadu. Kogo wy tam lejecie? Aha, bo ona... No tak, przecież to jest magi. Przykro mi. W ogóle chyba słyszę z tego co słyszę, ma dubbing. No spoko. No dziwne, jak pomioty po polskiemu nawijały, no come on. Przykro mi, Win. Nie lecz się. Ej, bo to się... O kurde, ktoś mi na plecki przyszedł. Ja się uleczę, tak? Ona też się leczyła. Co jest? No come on, jeszcze trochę, Win! Win, co ty taka mocarna jesteś? Moja Win nie jest taka mocarna. Dobra, mamy to ludzisko. Dobra, ale tu jeszcze są jakieś dwóch przedupasów i ich dobrze by było przygarnąć obydwóch. No nie? Kogo na to? Wychowa obrączka, miksturki, unlock. A tam jeszcze był ten z... Komtur, no właśnie, Gregor. I zapis, i lecimy dalej. Do... obozowisko. Obcowisko. Na to samo wychodzi. Jak tupta. Kogo tu będziemy mieli tym razem? Oh no, na te drzewka palą. Shit, pułapka. Oh, ziza. Spal Wendal. Jakoś tak to się... Afijskie obrońce. Mocni jesteście jak na takich ludków bez zbroi. Mahak. Dobra, niech coś zginie nam, hehe. Hehe. Dobra, skrzyneczka. Bomba ogniowa. Spalenie się możesz podpalić niektóre baćki z... Z nie bombami ogniowymi, każąc emisariusz zakręcia kuli ognia. Zapiszę sobie, bo zaś mnie wykrzyczy. Tak. Ale ty odsuń się tam. Odsuń się tam, bo cię kurde trafię i co to będzie? Będzie źle. A, bo wyjdziecie ze mną. To chodź ta. Chodź ta ze mną. Pomieciątka, boś drogi. Pomieciątka. A nie, tak robić coś innego niż zwykle. Zamiast ratować, wszystko niszczymy. Hihi. Aha. Dobra. Jeszcze tu rzucę. I jademy dalej.
No, fajne. Fajnie, fajnie. Dobra, tu jeszcze sobie rzucę. Okej. Okay. I mamy to drzewo. O, Nestor tu jest, elfu. A on... Aha, bo to potem zmienił. Zmienił im się ten Nestor. Wyrżnij elfu, chodź drugi, naprawdę. Kto tu będzie ze znanych elfów? Jest tu ktoś. Zebran, no właśnie, Zebran tu jest. Zmartwychwstał. Ej, Zebran. Jak tam ci się powodzi? Podnieśli cię tam z tych ulic? Chyba tak, bo tu jesteś, więc... No, tam jakiegoś... Chodź, Zebran. Jesteś szybki, ale... Tyle ludu, jak się do ciebie rzuci, to raczej tak nie bardzo sobie dasz rady. Nestor zaś następny. Weź kogoś mi. A, wrzeszczot? Nie, wrzeszczot daje radę sobie dobrze. Okej. Okay. Był Zebran. Buty dostał. Których nie dostał. A spoko. Jakoś to leci nam. Masz szerzenie zła. Aum denerim. Aha, zaś przerażony elf. Ilu mam ich? Pauza. Mam nadzieję, że nie, bo kurde, to będzie złe. Brzydkie. Może i brzydkie, ale złe. Dobra, stój. Chodź ze mną. Okej, okay, czy wszyscy? Wszyscy stąd? Czy jeszcze kogoś muszę? Mogę iść dalej? Pozostałe elfy, czyli jeszcze gdzieś ktoś się chowie. Jeszcze żeśmy nie dopadli jakiegoś małego? Chciałem powiedzieć małego, ślicznego. Pośród. Ty grasz mrocznymi pomiotami, a nie jakimiś, kurde, kucykami. Mi się pali ten... Aha, bo wiem, okej. Okay. Bo mamy maga, emisariusza. Więc on boostuje nam, wydaje nam nakładkę na broń. Okej, chyba wszyscy. Popiół, teraz ruszajmy na pałac. No i się zapisało ładnie. Dobrze idę? Dobrze idę. Ruszajmy na pałac. Dzielnica pałacowa. Mam nadzieję, że nie będę musiała dymać wszystkich tych, kurde, schodów w tym forcie na górze. Mam nadzieję. A tu jest ta scenka, którą zepsuł mi moje piękne zakończenie. Dlaczego to zrobiłeś? Miał być tak pięknie, mieliśmy żyć długo i szczęśliwie, a tu... Nie. Nie ma tak łatwo, zapomnij. On go rzucił chyba. Tak, rzucił go. Myślałam, że alternatywny świat to się inaczej pokazuje, znaczy co innego będzie. Nie? Już go rzucił. No, rzucił go. Tak. Ale to też by było ciekawe, jakby właśnie dali takie alternatywne wersje tego zakończenia, że on się tam trzymie na tym smoku i leci razem z nim dalej, więc... Czemu by nie? Nie, mojego smoczka zepsuli, mojego pana. Tak, wrota ci z tym ogon, może je roz...
roztrzaskać. Roztrząsnąć. Okej, okay. Wolni ogra. Ogry. Ogra muszę uwolnić. A wy to kto jesteście? Najemnik Kunary. Kurde mać. Dobra, ale gdzie jest ten żołnierz? Dobra, po kolei jedziemy z tym wszystkim. O czemu by nie? O, ciachciajmy go tam. A ty to co? Wszyscy na razie jesteśmy? Wszyscy jesteśmy. Ach, tam trzeba kogoś z tej balisty ściągnąć. Ej, a ty co ty robisz? Dobra, uwolnimy sobie potem tego ogra naszego. Shreka uwolnimy. Nie wiem, po co mi te strzały, no ale... O, tak mi przykro. A to co to było? Okej, na razie wszystko mamy. Uferek wesoły. Kaptur maga. Czekajcie, bo ten... Tam jest ten coś, ten... Ale jak ja mam tam wyjść? Górą coś? A nie, było gdzieś pokazane coś. Zobaczymy. Gdzieś tu ja mam nie wyjść i górą gdzieś przejść, czy co? Czy mi się coś śni? Bo to leci z jakieś... Krasnoludki legionista! Wszyscy na mnie dziękują. Dziękuję. Dobra, tego macie już. Mam nadzieję, że o to chodzisz. Gdzieś tam do góry trzeba sobie wejść. Hardol. A któż ty jesteś? Hardol. Nie kojarzę cię. Nie kojarzę cię, no... Nie no, pamiętacie Cardona? Bo ja nie. Jak ty grałaś w tego Dragon Age'a, kurde. Totem, tarcza Legionu. Kładki. Kolejne okłady, okłady i okłady. I leci jakiś cwania, który chce dostać po twarzy ze swojej brzydkiej chwili. Dobra, mamy zapis, więc dobrze, idę chyba. Trzeba go tam od dołu gdzieś wpuścić. Ej! Z wielkimi tłuczkami na mięso. Uuu, a ty... A ptpd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 
O, jak się raz już pęknie. Myślałam, że mnie tak odrzuci. Powiedzmy, że mnie odrzucił. Czemu stalowy Gugenta nie mogę przytulić? Kogo zaś? Ej. Gugencie, znikłeś. I tyle by cię było. Dobra, trzeba by to... O, taki biedny jesteś. Cię ci położył. Tak, odpocznij. O kurde. Leci następny.
Boże, jak się tak tylu pomiotów, kurde, odtoczy, to raczej nie masz szans ze mną, co wy? O Boziu. Się, kurde, respicie na oczach wręcz. Przed nami. Przecież tu nikogo nie było i zaraz był następny. Okej, wiecie co? Skończymy sobie ten odcinek. Będą dwa odcinki znowu. Tak jak w pierwszym od tym DLC-ku z Leilaną. A to też będzie tak samo, więc spoko. Jak mówię, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku skończymy sobie drugi DLC. Chyba, że mi nie pozwoli... Kurde, nie pozwoli mi się pożegnać z wami, ludzie. Widzicie, jakie niedobre? Krasnoludy ołogrodowe. I tak, skończymy sobie i w następnym skończymy sobie DLC-ka i zobaczymy, co dalej się czeka. Co dalej się czeka. Tak, czeka się końcówka. I zobaczymy. Jakie będzie to zakończenie tego DLC? Ciekawi mnie to, czy zło w takim razie zwycięży, jeśli wygramy, no bo, no wiecie. No nic, dzięki za oglądanie, proszę subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami gdzieś tam ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Byłoby bardzo miło. No a my słyszymy się w następnym odcinku z gry Dragon Age Początek Kroniki Mrocznych Pomiotów. Dzięki. Cześć. To piko.